Przemienienie Pańskie. Awe Maria, witaj Maryjo, Święta Matko Syna Bożego i moja Matko. Witaj, Matko każdej dobrej przemiany. Witaj Ty, która pierwsza na świecie przyjęłaś prawdę o bóstwie i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Witaj Pani Fatimska, zatroskana o los biednych grzeszników, którzy narażeni są na utratę zbawienia wiecznego. Maryjo, w kolejną pierwszą sobotę miesiąca przychodzę do Ciebie, by w Twojej szkole modlitwy i medytacji poznawać tajemnice naszego zbawienia. Dziś pragniesz, Maryjo, abym razem z apostołami poszedł na górę Tabor, górę Przemienienia. Święty Mateusz w swojej Ewangelii napisał. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz. Którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. A gdy on jeszcze mówił: Oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn, umiłowany. W którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Wtedy zapytali go uczniowie, czemu więc uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie. I naprawi wszystko, lecz, powiadam Wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli, tak i syn człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Z tego ewangelicznego opisu wynika, że nie było cię Maryjo na górze tabor, nie było cię tam fizycznie, ale duchem sercem. Zawsze Maryjo byłaś z Jezusem. A gdy przyszedł na to czas apostołowie na pewno opowiedzieli Ci o tym wydarzeniu. Wybrani apostołowie dostąpili wielkiej łaski ujrzenia chwały Bożej, obecnej w Jezusie Chrystusie. Jezus pozwolił im ujrzeć ludzkimi oczami Jego bóstwo, ujrzeli na tyle, na ile człowiek może ujrzeć Boga i usłyszeli na własne uszy głos Boga, to jest mój syn, umiłowany w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Gdy to usłyszeli, tak bardzo się zlękli, że upadli na twarz. Jak wiemy z przekazu ewangelistów, pan Jezus zaprowadził ich na górę Tabor i tam się wobec nich przemienił, aby umocnić ich wiarę na czas zbliżającej się męki. Może właśnie dlatego nie było cię, Maryjo, na górze Tabor. Bóg znał Twoje serce i wiedział, że ty zawsze jesteś przy Jezusie. I że pozostaniesz mu wierna również w godzinie męki. Powiedział uczniom, że Jezus jest jego umiłowanym synem i że mają go słuchać. Ty, Maryjo, podobne słowa usłyszałaś prawie 33 lata wcześniej w Nazarecie, gdy archanioł Gabriel powiedział ci, że dziecko, które pocznie się w tobie z ducha świętego i które urodzisz, będzie synem bożym. Tak, Maryjo, ty od początku wiedziałaś, kim jest Jezus. I wierzyłaś we wszystko, co powiedział ci Anioł Boży. A potem uważnie słuchałaś Jezusa przez wiele lat. Zanim Jezus poszedł nauczać, spędzałaś z nim każdą chwilę. Słyszałaś, co Jezus mówił, widziałaś, jak się zachowywał, jak się modlił. Wszystko chłonęłaś, ukrywałaś i rozważałaś w swym sercu. Maryjo, droga wiary i obcowania z Jezusem w wierze była dla Ciebie drogą poznania prawdy o wcielonym Synu Bożym. Dziękuję Ci, Maryjo, za Twoją drogę wiary, bo wiem, że właśnie w wierze mogę Jezusa poznawać, odkrywać prawdę o Jego bóstwie i człowieczeństwie i słuchać Go. Słuchając, wypełniać wszystko, co Jezus mówił i czego nauczał. To właśnie droga wiary jest drogą przemienienia wewnętrznego. Jaka to wielka tajemnica żyć wiarą, wiarą, która jest światłem i ciemnością jednocześnie. W wierze, Maryjo, przyjęłaś zwiastowanie Anioła Bożego, w wierze poszłaś do Elżbiety, w wierze przeżyłaś każdy dzień swojego życia. Wiara prowadziła Cię, Maryjo. Była światłem, a przecież jednocześnie ciemnością. Znałaś zapowiedzi proroków. Nie jeden raz myślałaś o przyjściu mesjasza, ale czy spodziewałaś się, że mesjasz, pan Izraela, narodzi się w stajni? Czy myślałaś kiedyś o tym, że syn Boga stanie się emigrantem w obcej ziemi? Czy kiedyś pomyślałaś o tym, że ludzie ośmielą się oskarżyć Syna Bożego, że bluźni, albo że działa w imię złego ducha? Pamiętałaś dobrze zapowiedź Gabriela, a patrzyłaś i byłaś świadkiem zdarzeń, które zdawały się zaprzeczać prawdzie o tym, że Jezus jest Synem Bożym, oczekiwanym mesjaszem. Ale ty, Maryjo, nigdy nie zwątpiłaś? Droga wiary, droga codziennego życia z Jezusem, rozważania Bożego Słowa, stała się dla ciebie drogą wytrwania w Bożej miłości, w wierności tak wielkiej, że stałaś się nową Ewą. I to, co Ewa utraciła w raju, niepokalaną czystość życia bez zmazy grzechu, ty, Maryjo, przyjęłaś jako dar łaski i tego daru ustrzegłaś. Patrząc na ciebie, Matko, mogę uczyć się wiary, mogę uczyć się życia z Bogiem w codzienności. I pozwolić Bogu na to, aby mnie, człowieka słabego i grzesznego, zalęknionego, zamkniętego w pysze, przemieniał swoją łaską. Piotr, Jakub i Jan, choć doświadczyli łaski Góry Tabor, jednak w obliczu cierpienia i ludzkiej słabości Jezusa, jak również w doświadczeniu własnego lęku, zwątpili w Jezusa. Piotr, Trzykrotnie wyparł się Pana, ale być może własne doświadczenie taboru sprawiło, że gdy ujrzał Jezusa, gorzko zapłakał i błagał Jezusa o przebaczenie. Maryjo, Ciebie Bóg powołał do Bożego Macierzyństwa. Jesteś Matką Pana Jezusa i naszą Matką. Z woli i postanowienia Bożego czuwasz nad nami. Pomagasz nam, Maryjo, w drodze do nieba? Wiesz, co to znaczy iść do Boga w ciemnościach wiary, ale wiesz również, że wiara staje się dla tego, kto wierzy, światłem na drodze zbawienia? Ty też w swojej drodze wiary przeżywałaś chwile i doświadczenia, które można nazwać symbolicznie górą tabor? Zapewne takim doświadczeniem wiary było zwiastowanie, spotkanie ze świętą Elżbietą, pokłon Trzech króli. I wiadomości z publicznej działalności Jezusa, które docierały do Ciebie i mówiły o mocy Jezusa, o cudach, które czynił. Każde z tych doświadczeń wiary Ty zachowywałaś w sercu i rozważałaś. I tego dziś chcesz, Maryjo, dziś nauczyć nas. Mówisz mi dziś, Maryjo, jak ważne jest, abym w mojej codzienności... Znajdował czas na modlitwę, na wpatrywanie się w oblicze Jezusa, na kontemplację tajemnic Bożych. Tylko w relacji z Bogiem, kiedy trwam na modlitwie, mogę doznać cudu wewnętrznej przemiany, cudu uzdrowienia wewnętrznego i łaski poznania Boga. Ale modlitwa jest trudna, jak wspinaczka na szczyt wysokiej góry. Wyproś mi, Maryjo, tę łaskę, abym nigdy nie zapomniał o tym, że na szczyt góry modlitwy prowadzi mnie Pan Jezus. Tak jak na górę Tabor, Pan Jezus zabrał ze sobą trzech swoich uczniów i ich na tę górę zaprowadził, tak teraz Pan Jezus zaprasza mnie na górę modlitwy i kontemplacji. Idzie Jezus przede mną i prowadzi na szczyt tej góry. Ty, Matko, mnie znasz i wiesz, że pomimo takiej świadomości trudno mi się modlić. I trudno mi zachować wierność w codziennym, wytrwałym wchodzeniu na górę modlitwy. Modlitwa jest rzeczywistością piękną i trudną zarazem. O modlitwę w moim życiu muszę walczyć każdego dnia, walczyć z własnym lenistwem, z niechęceniem, z pokusą, że jest wiele innych, dobrych i ważniejszych, Rzeczy od modlitwy. Tak, Maryjo, modlitwa łatwo przegrywa we mnie z innymi sprawami i zajęciami. Tym, z czego najłatwiej mi zrezygnować, jest modlitwa. Matko Boża, proszę, broń mnie przed zaniedbaniem modlitwy. Pozwól mi poznać wartość i wagę. Modlitwy. Naucz mnie kochać Jezusa i adorować go żywego i obecnego w Najświętszym Sakramencie, obecnego w Słowie Bożym, w natchnieniach Ducha Świętego, w liturgii Kościoła. Ucz mnie, Maryjo, zachowywać ciszę w codzienności. Wiesz, że świat, w którym żyję, pełen jest hałasu i niejako przymusu słuchania. To, co dzieje się w mediach, w świecie polityki, kultury czy informacji, nie tylko nie zachęca do ciszy, ale kreuje świat, w którym panuje przymus słuchania, przymus ucieczki od ciszy, a co za tym idzie od własnego wnętrza i od modlitwy. Gdy człowiek nie wie, co nosi w sobie, gdy się nie modli, popada w grzech. Niewiarę, depresję, nerwice, niechęć do życia. Maryjo, nauczycielko życia w ciszy i modlitwy, ucz mnie głębokiego, wewnętrznego wyciszenia. Daj mi odwagę życia bez karmienia się nadmiarem informacji i medialnym szumem. Niech moje serce będzie spragnione Bożego słowa i ciszy, adoracji i kontemplacji. Papież Franciszek mówi, że gdy ktoś trwa na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu, to się duchowo opala. To piękny obraz tego, jak modlitwa przemienia człowieka, jeśli ktoś przebywa na słońcu, czy tego chce, czy nie, zmienia się kolor jego skóry. Jeśli przebywać będę w promieniach obecności i miłości Jezusa, zmieniać się będzie mój wewnętrzny koloryt. Bóg będzie mnie przemieniał, przemieniać będzie moją pychę w pokorę. Egoizm. W miłość usłużną, lęk, w pokój, niechęć, w przyjaźń, a grzech w skruchę serca wiodącą do świętości. Maryjo, matko tych, którzy pragną przemiany wewnętrznej, którzy pragną kochać Jezusa całym sercem, Ty przeszłaś całą drogę wiary i na tej drodze doszłaś do zbawienia twoje życie Maryjo było całkowicie przemienione łaską i upodobnione do życia Pana naszego Jezusa Chrystusa niech życie Chrystusa stanie się moim życiem ave maria amen